Pytam się go, a czy pan ma zdjęcie ojca? Mam z legitymacji. Ja mówię, to szkoda. Bo ja mam zdjęcie pana, jak chodzi po starej rajczy z panem Dostalem. Dzisiaj kolejne niezwykłe spotkanie z biegiem czasu z panem Stanisławem Hulboj z Rycerki Dolnej. Niezwykłe opowieści 95-letniego mieszkańca, który naprawdę jest skarbnicą wiedzy na temat ludzi, którzy tutaj żyli i mieszkali na tych terenach. Dzień dobry, dzisiaj gościmy u pana Stanisława Hulboja w Rycerce Dolnej. Mieszkaniec 95-letni i ma pan niezwykłą pasję. Zbierał pan informacje o rodzinach żydowskich tu na terenie. Tak. Więc tak się złożyło, że za młodu uczyłem się zbierać znaczki, monety. No to jak już tutaj przyjechałem, żona moja była historykiem, pracowała w szkole na pół etatu i mówi, ty masz tyle ciekawych zdjęć i tyle wiadomości, że wobec tego będziemy pisać. No i dzięki niej powiedziała mi, jak ten wykaz żydowski ma wyglądać, to znaczy imię, nazwisko i tak dalej. I proszę sobie to wypełniać. No więc na temat Żydów zrobiłem notatkę, z czego to jest i to wszystko musiało być zrobione tak, jak historyk sobie tego życzy. No ale jak zobaczyła zdjęcia, no to no, miły Bóg. Przecież tu jest zdjęć moich przedwojennych ze szkoły podstawowej. No to robimy albumy. No to jak jeden czy drugi znalazł, że tu zdjęcie jest, no ja bym taki chciał, daj mi inne. Na zasadzie zbierania znaczków. Ja ci dam, ty mi też dasz. No i stąd się nazbierało mi tego, trochę się nazbierało. No i dlatego jestem z tego dumny, bo mam przynajmniej w tym okresie mojej starości zajęcie. A ta pasja o spisywaniu tych rzeczy, te zdjęcia, zbieranie, gdzie pan szukał tych informacji? U mieszkańców, gdzieś w domach, pytał przy kościele, w księgach kościelnych? I tak, i tak. Ksiąg kościelnych mam cały rodowód rodziny Hulbojów. Od 1791. No to tak, że mam i z kościoła, mam bardzo dobrą współpracę miałem z poprzednim proboszczem, także mam. U niego też były zdjęcia nieopisane. Jak pan zna, proszę mi to opisać. A ja myślałem, że jak ja znam, to wszyscy to znają. Wystarczy, że powiem. Nie, proszę mi to napisać. No to napisałem i także od proboszcza mam nawet wywóz dzwonów, jak Niemcy wywozili. Bardzo dużo zdjęć udało mi się od proboszcza uzyskać, ale myśmy wymieniali. On nie miał, przypuśćmy, ołtarza, no to ja miałem, proszę bardzo. No i także miałem bardzo dobrą współpracę, ale no teraz się to już zerwało. Tylko dzięki temu, że ja miałem rówieśników, z którymi się mogłem dzielić, kto jest kto. Bo niejednokrotnie to się tak zastanawiałem, Żydek taki, to kto to jest? Aha, to jest Jośko. Jak jest Jośko, jak on się nazywa? No Jośko to jest Józef. No to miałem korespondencję z Izraelem, z kolegą, z którym chodziłem do szkoły. Wassertar i Rybner. No i w związku z tym ich pytam, kto to był Jośko? On był szamasem burznicy żydowskiej, to znaczy tej umywalni takiej, ale nazwiska my nie pamiętamy. No to mam go jako Jośkę. No i także gdziekolwiek, no to Żydzi byli bardzo zainteresowani.
Więc ten Żydek napisał najpierw do szkoły, że chciałby z kimś nawiązać kontakt, kto zna rodzinę Klapons. Proszę bardzo, szkoła wiedziała, że ja coś tam zbieram, bo to było po angielsku, przetłumaczyli mi to i dali mi do nawiązania kontaktu z tym Żydem. Więc mówię, no to macie dalekopis, to znaczy to, co się otrzymali, powiedzcie mu. Nie możemy się połączyć. No to nie. No więc córka przyjechała, jeszcze żyła, bo już nie żyje. No to przyjechała, żadna sprawa, zaraz to wystukamy. Wystukała, połączyła się i od razu mówi, tato może to wszystko zrobić, ma znajomości w tej dziedzinie, ale tylko można z nim korespondować przez pocztę, podać adres i po polsku. Bo nie ja będę chodził na tłumaczenie. Zrobili. Piękne listy przychodziły od niego, ażeby się dowiedzieć. Ale teraz, żeby Żydów poznać, to można może beczkę soli zjeść, ażeby wiedzieć konkretnie, kto jest kto. Ja mam Klapulsa, tę rodzinę. I piszę mu, że w Rajczy były 3 rodziny Klapulsów. Jakub, Szuszkin i ten jeszcze trzeci już też go mam tam zapisany. On i tam podaje dzieci. Ja mówię, nie, to jest 2 rodziny to są. Nie, to jest 1 rodzina, tylko ojciec ma 2 imiona i mieli 2 domy. W tym było zarejestrowana mama z córkami, a tu był zamieszkowany tato z chłopakami. No i takich okazało się było tutaj 2. W Aszertaj to samo było. No i tak dopiero tylko dzięki temu, że miałem z nimi korespondencję nawiązaną, a oni mnie znali ze szkoły, więc ja im przesyłem te zdjęcia szkolne. No to zresztą była cała furia, radość. No ale w każdym bądź razie, że oni byli tak ze mną związani, że na każde święta to mi musieli przysyłać, to znaczy nie musieli, bo przysyłali dobrowolnie pomarańcze Stachu, to jest z mojego ogrodu. Stamtąd. No i także, no mam te korespondencje z nimi też, więc ta pani z Węgierskiej Górki to właśnie dużo zaczerpnęła tych wiadomości z tych listów, no bo oni cały czas tęsknili. Oni sobie przypominali tą młodość tutaj w Rajczy. No a najlepsze no to był pan, który przyjechał z Katowic. Nie, Rypin z Żywca. Pan profesor Rypin z Żywca. Przyjechał, przyszedł do mnie i on potrzebuje zdjęcia stare, Rajczy. No więc, no na co to są panu potrzebne, no bo nie znam. Robię doktorat. To już wiem, z kim mam do czynienia. No więc pokazałem mu 1 album, 2 album, 3 album. Panie, ja potrzebuję 3 zdjęcia z tego. Godzinę czasu do pana ja ich przywożę. Nie dam. Bo ludziom nie wierzę. Bo już się tak nabrałem, że potem chodziłem za swoimi zdjęciami po tych ludziach. Proszę pana, ja zostawiam panu całą teczkę mojej pracy tutaj u pana i za godzinę będę z tymi zdjęciami z powrotem. Pytam się, a gdzie pan pojedzie? Do GOKU, Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy. O, no przecież ja z nimi jestem za pan brat. No więc zadzwoniłem tylko do nich. Był pan taki, taki był.
ale zdjęć nie dał dotknąć ani palcami. Sam robił odbitki. Ale mówi, co nam nagadał, to nam nagadał. To w prywatnym domu ja mam takie zbiory, których u was tu nie ma. No, my z panem Hurbuje jesteśmy w kontakcie. Gdzie macie wystawę? No nie ma. Od tego czasu i w GOK-u wystawa, i w szkole wystawa. Także ludzie ich ruszyli. Tu tak samo był jeden pan z Wrocławia. Przyjechał, bo ja się tu urodziłem. Chciałem wiedzieć gdzie. No i poszedł pierwszy do proboszcza. Proboszcz, jestem nowy. Nic na to nie odpowiem. No to idę do gminy. Poszedł do gminy, gmina. No wie pan, jeżeli pana ojciec był rotmistrzem, no to chyba niech pan idzie albo do sanatorium, albo do GOK-u Mrajczy. No i poszedłem do sanatorium. Ten pan gospodarczy, nic nie wiem. No to mówię, wróciłem do GOK-u. W GOK-u mówią, panie, ma pan numer telefonu i adres do pana Hurbuja. I mówię, ja sobie pomyślałem tylko w duchu. Jeżeli ja przeszedłem tyle urzędów i nikt nic nie wie, to prywatnie mnie ktoś coś powie? Mówię, wszedłem po Rajczy, pozwiedzałem tutaj park, rynek, cmentarz. Wsiadłem w samochód i wróciłem do Wrocławia. Ale z Wrocławia coś go tknęło i zadzwonił. I to mi wszystko opowiedział. Pytam się go, a czy pan ma zdjęcie ojca? Mam z legitymacji. Ja mówię, to szkoda. Bo ja mam zdjęcie pana, jak chodzi po starej Rajczy z panem Dostalem. Panie, ja przez telefon u pana więcej załatwiłem, aniżeli w całej Rajczy. Teraz co robi, żeby to zdjęcie mieć? Ja mówię, no jeżeli GOK ma do pana jakiś kontakt, to mogę tylko wysłać kopię. No i tak zrobiliśmy. Podziękowania nie było końca. Taki był zadowolony. Rycerka Dolna, Beata Gojek-Kasprzak, WG Media.